Cześć, tu Agnieszka i Włodek Bilińscy. W tym odcinku z serii Z życia fotografów przyrody zabierzemy Cię na Żuławy Wiślane. 1 maja o świcie wybraliśmy się na rekonesans po tutejszych rozległych polach. Każde z nas ruszyło inną trasą, żeby podwoić szansę na spotkanie jakichś zwierząt. Ja poszedłem polną drogą, Agnieszka z krajem pól wzdłuż rzeki. Po zniknięciu saren przykucnęła nieruchomo na chwilę, żeby fotografować krople rosy oświetlone pierwszymi promieniami słońca. I nagle dostrzegła bobra, który musiał niepostrzeżenie wyjść z rzeki i zaczął paść się tuż obok. Tymczasem u mnie lis. No i oczywiście obojgu nam pozowały wszechobecne sarny. No cóż, fotograf powinien uwieczniać różne sceny z życia zwierząt. Zające także dopisały. Z góry obserwuje wszystko Bielik. Sarny, zające, bobry, żurawie. Całkiem różnorodne zwierzęta żyją na tych, wydawałoby się, pustych polach. Warto tu od czasu do czasu zajrzeć. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli Ci się spodobał, dołącz do naszych subskrybentów. No, chyba że już nim jesteś. Wtedy prosimy o łapkę w górę. A pośród patronów wspierających finansowo działalność naszego kanału witamy dziś Jacka. Dzięki wielkie.